Dla realizatora dźwięku. Dla rektora. Dla podcastera. Dobry poziom dźwięku podcast. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Marchewski. Kłaniam się i zapraszam na pogaduchy o mikrofonach. Dzisiaj będziemy sobie porównywać dwa mikrofony: jeden bardzo znany, a drugi na pewno będzie bardzo znany, rozchwytywany, sprzedawany i jestem przekonany, że po pierwsze będzie go miał niebawem każdy lektor, po drugie prawie każdy podcaster, a po trzecie. Każdy wokalista, a po czwarte, każde studio nagrań. To jest po prostu na bank. Jeden mikrofon to Rode NT1A, i do niego teraz właśnie mówię, a drugi mikrofon to Rode NT1. Premiera tego drugiego była 21 lutego, czyli jak leczyłem kaca po moich urodzinach 41. No, wiedzieli kiedy wypuścić, bo jakby wypuścili 20 lutego, no to musieliby mi go dać w prezencie. I będziemy właśnie testować, a w zasadzie porównywać, a nie testować. Będziemy porównywać MRODA NT1 do NT1A i NT1A do NT1, piątej generacji, bo to jest tutaj istotne, to jest istotne, piątej generacji, bo tych generacji już było, na przykład była Generation of Love. <laughs> Słuchajcie, no, powiem Wam tak. Po mikrofonie, który testowałem dla Was poprzednio, a był to Aston Origin, przyszedł czas na mikrofon o zupełnie innym brzmieniu i bardzo dobrze, przyjdzie też czas na jeszcze inne mikrofony. No i też bardzo dobrze. Mikrofon Rode NT1A, do którego mówię teraz, to mikrofon, który zdobył sobie niesamowite uznanie. Ma go każde studio, w zasadzie prawie każdy raper, wielu lektorów, a raperzy jeżdżą z tym mikrofonem po studiach, jeżeli jakiś studio nie ma mikrofonu Rode NT1A, to jest po prostu dupa wołowa, a nie studio. Dlatego też m, studia nawet najdroższe z Najdroższą ofertą mają mikrofon za około 800, czyli Rode NT1A. Też mnie to dziwi, ale przeglądając zakładki, sprzęt różnych studiów nagraniowych, tak, 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 naprawdę nie widzę na przykład mikrofonu SX1S, ale widzę ROD NT1A. Nie widzę Rode NT1, ale widzę NT1A. Nie widzę droższych, wielu mikrofonów, które moim zdaniem powinny się tam znaleźć, ale widzę Rode NT1A. To jest mikrofon, który niestety ma troszkę za dużo uwypuklonego, wysokiego środka, co może przeszkadzać, i mało znawcy mówią, że to mikrofon, który syczy. Ja uważam, że to nie jest mikrofon, który syczy, tylko po prostu ma lekko wybity wysoki środek, którego nie powinien mieć. Tak konstruowano ten mikrofon i cóż, albo się z tym godzimy, albo się z tym nie godzimy. Na jednych głosach jest ten środek, na innych go nie ma. W dobrych rękach naprawdę można na tym mikrofonie zdziałać. Cuda. I teraz się przeniesiemy na Rode a NT1. A mikrofon Rode NT1 Cena 1400 zł i do niego teraz właśnie mówię, to mikrofon, którego premiera, jak wspomniałem wcześniej, to 21, luty, 21 lutego 2023 roku Rode ogłosił premierę nowej generacji, piątej generacji Rode NT1. NT1 to mikrofon już sztandarowy, to mikrofon, który cieszy się ogromnym uznaniem. W zasadzie, gdy w 90-tych latach Rode wypuścił NT1 bez A, no to mikrofon zdobył wszystkie nagrody, zdobył sobie niesamowite uznanie wśród ludzi. No i tak do dzisiaj już piąta generacja tego mikrofonu. Ja uważam, że będzie to niesamowity hit sprzedażowy i na pewno wiele osób będzie... Zadowolona po zakupie tego mikrofonu. Dlaczegoż to? Ano na pierwszy rzut ucha między RODem NT1-A a NT1 są zasadnicze różnice. Pierwsza różnica jaka już od razu jest na pierwszy rzut ucha słyszalna, no to właśnie bardzo ładna, sympatyczna, nienachalna, ale słyszalna, ładna, nowoczesna, przyjemna dla ucha góra. Górne częstotliwości są tutaj ładnie uwypuklone, zdecydowanie poprawione w stosunku do Rode NT1-A. Jeżeli chodzi o dolne częstotliwości, są one również bardzo ładnie złagodzone, ale dalej są miłe i dalej są ciepłe i dalej są z kawałem mięcha. Więc dalej jest to mikrofon ciepły, dalej jak najbardziej kawał ładnego lektorskiego głosu, czy ładnego radiowego głosu, czy ładnego wokalnego głosu będzie fajnie uwypuklony na tym mikrofonie, ale nie ma już tej nachalności, z której jednak road NT1A słynie, i może to komuś przeszkadzać. No, tu w ROUDzie NT1 jest to ładnie poprawione. Mikrofon ma bardzo ładną górę, bardzo ładny dół i na pewno każdy, komu brakowało gdzieś tam tego w ROUDzie NT1A, tutaj będzie zadowolony. W porównaniu też do ROUDA NT1 poprzednich generacji, że to tak nazwę, Road NT1 piątej generacji ma. Górę i dół, właśnie bardziej w kierunku takich nowocześniejszych mikrofonów, obecnych trendów, bym jednak powiedział. No i oczywiście opcja najważniejsza cała rewolucja mikrofon XLR i USB. Dostajemy wyposażenie, jak się patrzy. Mikrofon RODE NT1 piątej generacji to mikrofon z wyjściem, Dual Connect, czyli możemy sobie podłączyć pod gniazdo XLR, mamy gniazdo USB. Dostajemy więc na wyposażeniu kabel, i możemy sobie do tego gniazda, które znajduje się pod gniazdem XLR, podłączyć kabel USB-C. Wówczas E, możemy sobie nagrać dźwięk z komputera. No a jak to brzmi? Posłuchajmy. A no moim zdaniem nie brzmi źle. Teraz właśnie słyszycie mnie z mikrofonu Rode NT1 5. generacji, z gniazda Dual Connect. Dokładnie podłączyłem kabel USB do mikrofonu. No i cóż, tak to ładnie sobie brzmi. Jeżeli chodzi o gniazdo USB, jest bardzo schowane, ale dobrze to wygląda, stabilnie to wygląda. No i cóż, jak prezentuje się nam w systemie? W systemie, jak i w Reaperze prezentuje się nam po prostu pełną nazwą mikrofonu, więc nie musimy szukać i sprawdzać, jak wygląda, jak nazywa się to źródło dźwięku. Nie ma żadnego problemu z wykrywalnością, jak to bywa w tanich mikrofonach i zadziwiająco dźwiękowo jest. Naprawdę dobrze. W momencie, kiedy pobierzemy sterownik ASIO, możemy jeszcze pobawić się procesorem DSP i możemy pobawić się bramką, kompresorem i exciterem, no i innymi opcjami. Ja nie będę tego tutaj w tym teście prezentował, dlatego że celem tego testu jest jednak korzystanie i porównanie z mikrofonu jako mikrofonu i porównanie z mikrofonem Rode NT1A. No to porównajmy teraz ponownie z NT1A. Teraz jeszcze raz powtarzam, mówię do mikrofonu NT1 piątej generacji opcja na USB. Przełączę się ponownie do opcji Rode NT1A. No i tak brzmi NT1A, czyli mikrofon, od którego zaczęliśmy. I na tym też mikrofonie skończymy. Który Waszym zdaniem lepszy? Zapraszam do komentowania oczywiście na blogu. No i zapraszam do dołączania do grupy Dobry Poziom Dźwięku Podcast. Zapraszam też do zakupu mojego kursu www.dobrypoziomdźwięku.pl. Jeżeli macie ochotę na. Sporo dawki wiedzy, e-book o odszumianiu, e-book o mikrofonach, no i oczywiście tutoriale wszelakie, no to zapraszam gorąco. To był test porównawczy dwóch mikrofonów RODA NT1A, do którego mówię teraz, oraz RODA NT1, do którego mówię teraz, piątej generacji. Co nas czeka i który mikrofon wybieracie, jestem bardzo ciekaw. Jestem jednak też przekonany, że mikrofon Rode NT1 piątej generacji będzie naprawdę niesamowitym hitem przez długi czas. Trzymajcie się ciepło, cześć!